Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Tula i jesteśmy w kolejnym odcinku z komentarzem. Tym razem Gosia zagrała łowczynią na 12 randze. Perki, które sobie wybrała, to tanatofobia. Oczywiście jak ktoś jest ranny, wtedy wolniej wszystkie akcje są przeprowadzane. Barbę, która jest oczywista dla każdego zabójcy. Pies gończy, żeby widzieć ślady krwi. Oraz wezwanie pielęgniarki. Łowczyni nie jest zbytnio taką postacią dla Gosi. Dlatego sobie wzięła dwa dodatkowe paski i miksturę, która po trafieniu toporkiem daje wyczerpanie. Oczywiście trzy haki też się przydadzą na mapie. Zobaczymy. Gosia nie bardzo lubi grać łowczynią tak naprawdę. Nie trenowała nigdy rzutów, tym bardziej teraz w momencie, kiedy zmienił się hitbox. To będzie bardzo trudne. Ale zobaczymy. Może coś się uda Gosi upolować. No, mamy tutaj czterech ocalałych, którzy chcą się nadzieć na toporek. Co my tu mamy? Kate, Dwight, Jake i Meg. Jedna skrzynka. No. Prawdopodobnie grają razem. Także to będzie trudne wyzwanie dla Gosi. Mam nadzieję, że Gosiu, wszystko ci się uda i cieszę się z tego powodu, że mnie nie słyszysz. To będzie czas zemsty. O, czerwony las. Świetna mapa, bardzo ciemna. Dość obszerna. Dla łowczyń chyba w sam raz, tak. Ani za trudna, ani za łatwa, szczerze powiedziawszy, bo jest tam kilka przeszkód, które można ominąć właśnie toporkiem, o ile się trafi. No i jesteśmy. Oto on, czerwony las. Gosia i łowczyni. Polowanie rozpoczęte. O, pierwszy się okazał. Zobaczymy. Naiwny. To jest Quentin, a nie Jake. Patrzcie, nie zauważyłem. Z daleka mi wygląda jak Jake. Pierwszy rzut. Bliziutko, bliziutko. Oj, prawie. Pewnie Gosia zdecyduje się teraz go uderzyć normalnie. Nie, jednak Jake'o. I pierwsza ofiara. Jednak Jake'o, taki troszkę podobny do Quentina tak naprawdę. Haczyk gdzieś blisko jest. Będzie pierwszy powieszony. Ja zobaczymy, czego się pamięta o Barbie. No tak w miarę pamięta, w przeciwieństwie do mnie. Ale nikogo nie znalazła. O, biedny Jake. O. Nie rzuciła, a myślałem, że rzuci. Gosia w swoim czasie nie wiedziała, jak chować w ogóle toporki. Także, żeby go schować, to po prostu nie rzucała. I ściągnięty. Tunelarz będzie tunelarz. Coś tak czuję. Wiadomo, że to pierwszy. Ale no, to już jest tunelarz. Śladamy krwi. Za Jake'iem, dobrze. Jak sobie poradzisz, Gosiu, tutaj? O, dwóch! I piękne trafienie w paletę. I schody! No, Gosiu. Muszę iść na trening rzucania do ciebie. Nie no, oczywiście wiecie, jak ktoś nie rzuca, no to może mieć problem, ale no idealny rzut, jakby stał w miejscu. W sumie mogłaś go poprosić, no może by się zatrzymał w tamtym miejscu. Nie no, z takiej odległości, Gosiu? Nie, jednak nie. Musisz jeszcze poćwiczyć. Pamiętaj o tym, żeby zabrać toporki, których nie masz. I zwód! Jak tak mogłaś trafić go teraz? Próbował się ratować, a ty nic. Nie dałaś mu szans. Póki co powiem wam, że bardzo dobrze go się idzie. Jak na
drugi raz królikiem? To radzi sobie nieźle. Już nawet rzuca toporkami. Chyba, że gdzieś ćwiczyła, się nie przyznała. No, chociaż i tak trudna sprawa, bo tak jak mówiłem na początku, hitboxy są strasznie postrzelone teraz. Czasami jest tak, że rzucasz, przeleci obok głowy, a i tak nie trafi. Także trzeba bardzo dużą poprawkę teraz wziąć na królika, gdy ktoś nim grał, tak jak ja. I mek! I ślady krwi, i ściągnięty Jake. Dużo się dzieje. Ciekawe, czy go się ogarnia wszystko. Szafka? Czy nie szafka? Nie szafka. No może jednak. Tak jest! Sprawdziła szafeczka. No, Gosia dałaś się nabrać. Ona pompiegła tam sobie spokojnie na prawo. Ciekawe, jak teraz kogoś znajdziesz, co? Powiedz mi. Na początku miałeś szczęście, ale myślę, że teraz będą bardziej uważać na ciebie. Patrolingena. O, nawinął się. Kate chyba, nie? Jest Kate. I goni, dobiega, powoli dobiega, rzut i prawie. Tu hitbox ewidentnie nie zadziałał, a powinien. No, no, no. Nie w ziemię, Gosiu, nie w ziemię. No, Gosia, serio? Rzuć coś normalnie. Na razie masz jeden punkt za siekierkę. Hitbox numer dwa. Ten rzut byłby trafiony przy normalnych warunkach hitboxu. Także zaliczamy jako punkt, co? Co powiecie na to? To by było 2-0. Chyba, sorry, 2-15. I kolejny. Nietrafiony rzut. Gosiu, musisz iść normalnie na szkolenie. Albo sobie zamontować jakiś celownik na ekranie, żeby było ci łatwiej rzucać. Ona mnie pewnie zabije za te celowniki, za te, wiecie, siekierki. Ale to jest zemsta. Ciekawe, czy ktoś się podłoży na koniec meczu. Jak stwierdzi, że nie potrafi rzucać królikiem. Raz taką sytuację widziałem, że już potem... Jak grała, jak już widzieli, że nie potrafi rzucać, no to po prostu zaczęli się podstawiać. Żeby ją pocieszyć pewnie. A Gosia twarda jest. Bierze się kierki i idzie dalej. Ciekawe, czy przykampi, jak myślicie? Na razie widziałem, że chętnie tuneluje, bo ma psa gończego. Czy się jak najbardziej nadaje do tego. Co? Na pewno to teraz było. Co? Już, jakim cudem? Brama to generator. Broń bramy, broń bramy! Nie jej. O, coś biegnie. Ale nie wbiegł. Gosia, da się nabrać? Nie da się nabrać. Dobrze. Widziała się jego. I paletka. No, tam będzie wisieć obrazek, który sobie powieszę. Już myślałem, że go nie widzisz, Gosiu. Naprawdę. To tak jak ta jedna u mnie, co się schowała na odcinku. Nie, ten już uciekł. Ale Dwight. Ja myślałem, że on ci się podstawił, wiesz? O, tak jak i ten. Co on robi? Serio? Gosia, co to było? Oni ci się ewidentnie podstawiają, no. Goń Jake'a, goń Jake'a. No nie no, masz psa gończego, nie zapominaj przecież. Ten się zerwał sam? Wow. A dlatego, a tamten pewnie w piwnicy. No ale cóż, Dwight, zginiesz. Marnie.
No jak na pierwszy mecz, taki poważniejszy Gosi, no już co prawda na 12 randze, nie na 7, to całkiem nieźle jej poszło. Dwóch zabitych, dwóch uciekło, dwa celne rzuty siekierką, przy czym jeden tylko przez normalny rzut, drugi tak naprawdę przez przekłamany hitbox zaliczyliśmy. Ćwicz Gosiu, bo ci się naprawdę przyda. Mam nadzieję, że nie zostawisz łowczyni tak sobie, bo nie trafiłaś kilka razy. Punktacja jest całkiem myślę za ten mecz, bo to jednak barbę wiecie i tak dalej. No, około 400 tysięcy niecałe. Pochwal się rangami. A, z abonami. I zachowanie rang. Może być, nie jest źle. 35 600. O, zero za przebiegłość. Czyli nie trafiłeś w ogóle siekierką tak naprawdę. Nie przejmuj się, Gosiu, będzie dobrze. Następnym razem się uda. Schakujemy ci grę i ustawimy celownik. No rangi mniej więcej na tym samym poziomie, także... Myślę, że to był wyrównany mecz. Mam nadzieję, że wam się podobało przede wszystkim. Że podobało wam się, jak Gosia rzuca siekierkami i podobał wam się mój komentarz. Zapraszamy was oczywiście do kolejnych odcinków, które się niebawem pojawią. Tym razem prawdopodobnie wybierzemy maina od Gosi, czyli doktorka. Tak, żeby była uczciwa ta rywalizacja gdzieś tam między naszymi mainami. Pewnie ja sobie nie poradzę tak, jak Gosia sobie teraz poradziła bardzo świetnie. Także dziękujemy wam bardzo, do zobaczenia, pa pa.